Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Wiedźminie trzecim. Dzisiaj więcej odcinków nagrywanych jest, dlatego też przychodzę do was od razu z informacją, o której prawdopodobnie usłyszałbym od was i tak z komentarzy pod filmem, który właśnie się publikuje, poprzednim. Pójdziemy do Keiry Metz, ponieważ zaprzeczyłem sam sobie, tłumacząc, że nie chcę do niej iść na odcinku, gdyż wiąże się to ze sceną zbliżenia zbyt niestety wizualnie ekscytującego dla YouTube'a w dzisiejszych czasach, ale jest to wstęp do questa, o którym zacząłem mówić później, którego określiłem jako godny zrobienia na odcinku, czyli quest z wieżą, dziadami i duchami. Dlatego też pójdziemy do Keiry, aczkolwiek nie zdziwcie się, że jeżeli tutaj cokolwiek doprowadzi ich razem do łoża, to będzie to po prostu wycięte. No niestety, przykro mi, takie mamy czasy, nie mam zamiaru stracić całego mojego kanału na YouTubie albo możliwości monetyzacji, tylko po to, żebyście pooglądali, jak dwa piksele złączą się ze sobą na łóżku. Tak więc lecimy. Odnowiłem sobie trochę życia, posprzedawałem rzeczy, ulepszyłem sobie moje tutaj miecze, noże, zbroje i lecimy dalej. Tak więc wszystkim fanom serii polecam zostawić lajka, a ja wbijam do niej. Zobaczymy, ile tutaj będzie rozmowa, ile będzie zbliżenia. Lepiej byłoby to opad. A z kim tutaj gadasz, Keira? Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie koty z gardła wyłuskane. Chłopiak se pleni. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Zapraszałaś, nie pamiętasz? Tak dawno temu to było? Co tam mogę od niej kupić? Nie zostało ci sporo rufieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Co tam masz dostępnego, kobieto? Co masz dostępnego? Jakieś interesujące rzeczy? Jezus Maria, ile przepisów! Eliksir oczyszczenia, który myślałem, że szczerze mówiąc dostępny jest tylko u tego jakiegoś maga sprzedawcy w Nowigradzie, ale jednak nie, który oddaje punkty. Tutaj mamy całą masę schematów na kamienie runiczne, a to jest akurat interesujące. Mógłbym też sobie jakieś książki kupić, jeżeli tylko bym chciał. Przynęta na czarta, czarna krew, olej przeciwko drakonidom. Wykonałem tam sobie też jakieś parę różne alchemicznych rzeczy w międzyczasie, ale dobra. Sklepowo nie ma sensu, żeby tutaj przeglądać jej ofertę. O co chciała mnie prosić? O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Mm-hmm. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No jakże mógłbym ci odmówić? Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą widzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Całkiem potężny artefakt, jak na rozdawanie go tak po prostu. Jedno zadanie, Elo, jest twój. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. Dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć.
Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Ty mi nie wyglądasz na zgnitą, mama maleńka. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. O Jezus, usta wyrzeźbione w tym są. Instruować, co robić dalej i czego szukać. Dobra, dała mi normalnie jakieś pudełko na gumy do rzucia i mamy przez to gadać. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. No już myślałem, że coś innego mi zaproponuje. Dobra, przedmioty fabularne, nowy przedmiot fabularny, no i mamy magiczny kaganek. To jest w ogóle taka całkiem fajna, nie wiem, zastępstwo pochodni, można tak powiedzieć. Daje zielone światło, całkiem intensywne, muszę przyznać, ale jednocześnie nie jest aż tak bardzo sensowne chyba, ponieważ zajmuje nam rękę w trochę zbyt mocny sposób. Z pochodnią przynajmniej mogę jakoś walczyć. No dobra, totalnie się pomyliłem i to myliłem się od paru ładnych odcinków, ponieważ okazuje się, że zadanie z Mysią Wieżą nie dość, że jest na 6 level, a już mam dość wysoki level w porównaniu do tego 6, no to jeszcze wcale nie zaczyna się i nie kończy ten quest tylko i wyłącznie na przeleceniu Keiry Metz. Nie wiem, dlaczego miałem to w głowie, ewidentnie głodnemu chleb na myśli, no ale skoro już teraz znamy prawdziwą prawdę na temat tego zadania, to lecimy je wykonać. To zadanie też wykonywałem na streamie, dobrze to pamiętam. Aczkolwiek nawet tak mało byłem skupiony na tym, co się w tej grze działo, że nie jestem wam w stanie powiedzieć, co się dokładnie na tej całej, w tej całej mysiej wieży wydarzyło. Tak więc widzę te odcinki jako dobrą okazję, żeby troszeczkę podreperować nasze wspomnienia, moją pamięć. A wiecie, o co chodzi. Tarara, przystań, łódka może się zniszczyć, jak uderzysz o skały. Lecimy, płyniemy na drugą stronę. No dobra, czy ja będę miał stąd blisko do dopłynięcia, daleko do dopłynięcia? Przytrzymujemy, a i lecimy. Dziwny jest cały system pływania łódką. Mam wrażenie, że i tak go troszeczkę wykastrowali względem pierwszych pokazów, ponieważ wydaje mi się, że takie wczesne trailery jeszcze tam w 2013 czy 2014 roku pokazywały Geralta, który na łodziach robi niestworzone rzeczy na środku oceanu. A tutaj to jest bardziej takie zasuwanie sobie po jeziorkach, ewentualnie na Skellige wypływanie, żeby zdobyć te dziesiątki pytajników, które tam się wszędzie dookoła znajdują. Jak daleko muszę dopłynąć? To mnie interesuje. Muszę tutaj przez ten przesmyk i do przodu. O, pewnie mogłem... A nie ma tutaj za bardzo znaków nawet, bo już miałem strzelać, że mogę tutaj na tę łódkę wejść, ale nie, jednak to by się za bardzo nie udało. Ale tutaj widzę jakiegoś pytajnika, proszę państwa. Zaraz na prawo ode mnie, dobrze widziałem. Czemu te mapy tak długo się włącza? A, tutaj mamy jakiegoś pytajnika. Ale wydaje mi się, że nie mogę tej łodzi niestety tak w 100% tutaj zacumować. A nie mogę się po prostu zatrzymać w dowolnym momencie. A może mogę? Tutaj jakaś jedna dupiana baba wodna. Co mi tam szkodzi? Let's go, chodź babo wodna. Będziemy się potykać. Nie będziesz mnie tu żadnym gównem obrzucać. Chodź tutaj. Jo! Okej, okay. Unik jeden, unik drugi. Igni! I to jest perfekcyjny moment, żeby sobie takim igni kogoś potraktować. Jeden przeciwnik, ciągły strumień ognia, napierdalanie, ile mi się żywnie podoba. Nikt nam nie przeszkadza, nikt nam nie wejdzie w nasze intymne spotkanie, droga babo. No okej, okay, dziękuję bardzo, co w skrzyni? Cyk, 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 miecz, zamieć, a zamieć to akurat jest, powiem wam, jeden z niewielu wiedźmińskich eliksirów, którego nazwę kojarzę. Nie kojarzę działania, nie oczekujcie potem po mnie aż tak wiele. Ale kojarzę nazwę i to by było na tyle. Dobra, wracamy w takim razie do naszej... do naszej domyślnej trasy. Czym jest dokładnie zamień? W sumie sobie zobaczmy, ponieważ nie będzie to aż tyle czasu nam zajmowało. Czas zwalnia na chwilę, gdy jesteś w niebezpieczeństwie. Okej. Intrygujące. Cóż, nigdy nie byłem wielkim fanem eliksirów w Wiedźminie. I tak jak mówiłem, rzekomo najpotężniejszy build na Geralta wymaga właśnie zbudowania się pod ogromną wytrzymałość na zatrucia. I po prostu ładowanie odpowiednio skombinowanych ze sobą odwarów. Słyszysz mnie? Jak ci idzie? Jezus Maria, zwiększ jakość połączenia, kobieto. Pływam do brzegu. Świetnie, odezwę się niedługo.
Dopływam do brzegu. Jakie kłamstwo! Czekaj, daleko czy jesteśmy. Czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos? Czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Mhm, ta. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Moglibyśmy się umówić, że po prostu w, nie wiem, godzinowych interwałach będzie się do nas odzywała. A tutaj nagle odpalam sobie jakąś medytację i mnie wybudza co chwilę z tej medytacji, bo ona chce pogadać, bo ostatnio jej się rozpruła dziura na sukience, bo jeszcze jakieś tam kolejne ma problemy. Dobra, pójdź ster, Geralt, zeskakujemy z tej łodzi. Już tutaj mamy jakieś zgnilce do pokonania na dobry początek. No ale tak jak mówiłem, mamy tutaj przeciwników na raczej niskim poziomie, ponieważ troszeczkę jestem do przodu względem tego, kiedy to zadanie powinno być wykonane. Teoretycznie wydaje mi się, powinienem tutaj być jeszcze zanim w ogóle do barona poszedłem. Okej, podpaleni. Oczywiście nie słyszałem, co tutaj Keira cały czas do mnie mówiła, bo walczę! Uciekaj! Tak, 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 muszę być bardzo ostrożny. Wiadomo, jeżeli coś opętało całą wyspę i mamy tutaj całkiem rozbudowaną historię śmierci wielu ludzi, to zakładam, że mogą jakieś popieprzone rzeczy tutaj się dziać gdzieś w kuluarach, dlatego lećmy. Użyj magicznego kaganka, by odnaleźć duch, ale czy ja... To nie był magiczny kaganek. Czy ja mam go używać cały czas, czy to będą tylko konkretne miejsca? Chyba tylko konkretne miejsca. To jest opcjonalne, ale mniej więcej w tym samym miejscu, dlatego nie muszę tutaj, nie wiem, całować ścian. Proszę bardzo, moje ulubione sformułowanie, żeby odkryć to i owo. Ale za to mamy tutaj jakieś grobowce, podwodne grobowce, skrzynie, proszę, proszę. Przykuło moją uwagę, a to mi się rzadko zdarza, że cokolwiek przykuwa moją uwagę. Ja sam odkuwam moją uwagę i to przy każdej możliwej okazji. Siema, utopcze. Odypało! Jak śmiesz! Największy plus tego ciągłego strumienia igni. Mogę go używać praktycznie w dowolnym momencie i nie jest jakby jego użycie zależne od tego, ile posiadam. O, staminy. Stamina się to tutaj chyba zwie. Bo igni zużywa odpowiednią jego porcję i potem jakby daje taki efekt, jaki daje. Ten ciągły strumień po prostu zużywa w stały sposób moją staminę. No i leci tyle tego ognia, ile zdąży wylecieć. No dobra, tutaj mamy kolejne utopce. Cóż, no jak już tutaj są, to je pokonam. No nie będę ich tutaj tak zostawiał w spokoju. Jeszcze się rozpanoszą tutaj koledzy. A szczególnie, że tak szybko umierają. No chłopaki, mogliście mieć wyższy level, ewoluować jakoś, a nie tylko grzać dupę na tej wyspie, topić się raz za razem. Może byście jakieś wyzwanie dla mnie stanowili, ale nie. Ta wyspa, panie Wiedźminie, my tutaj się komfortowo czujemy, będąc na czwartym levelu. Nikt nam tutaj nie przeszkadza, wszystko jest git. Tutaj gule teraz, o Jezus Mary, gule mają taki dziwny pattern atakowania. Ale i tak go rozpieprzymy, oczywiście, że tak. No chodź, gulu, chodź, zaatakuj. Czekam na ciebie. Hoj! Igni! Fantastycznie to wygląda w ogóle, bo się zmienia perspektywa kamery. Możemy oglądać Geralta z obniżonej kamery lekko z boku, tak filmowo się robi. Jak w Need for Speedzie podczas driftu. A Need for Speeda to swoją drogą też oczywiście niedługo będę nagrywał z powrotem. Chodźcie tutaj wszystkie zgnilce, żaden nie ma szans. Oj! Dobra, zdążyłem go objąć tym ogniem, było blisko. No dobra, ciebie tutaj dziabnę, ty już zaraz zaczniesz wybuchać. Może zranisz akurat swoich kolegów dookoła, byłoby miło. Hehe, a może nawet ich no właśnie, o zabijaniu mowa. Prawie poświęciłem swoje życie, bo chciałem być za bardzo blisko umierającego zgnilca. No tutaj wiecie, trzy strzały i kolega już idzie do grobu. Ale ja też pójdę do grobu, jakby nie będę uważał na ich strzały. Dychasz, nie dychasz? Dobra, jeden cios, ten cios mu przerwałem, tego uniknę. Wow! Aj! Okej, dobra, zdążyłem. Rzadko robię przewroty, bo zużywają mi staminę, a tą wolę zachować sobie na jakieś ciekawsze rzeczy, jak rzucenie igni. Chociaż muszę też nad Ardem popracować. Trochę żałuję, że nie zaupgradowałem sobie Arda zamiast tego strumienia igni, bo ten strumień to bardziej taki bajer niż super użyteczna rzecz. Ale już za późno. I tak pewnie zresetuję w końcu punkty i to obstawiam nie raz, bo będę pewnie testował różne buildy. Znajdę kota, to może się przerzucę pod walkę mieczem. Znajdę gryfa, to przerzucę się na walkę tymi znakami, głównie dlatego, że no nie wiem, mam nadzieję, że zarobię wystarczająco dużo pieniędzy do tej pory, bo to też jest sporo ograniczenie. Jak na razie 1000 orenów to dla mnie jest niemało, ale kiedy dotrę do Nowigradu, to będę już raczej wyposażony w trochę więcej pieniędzy, bo sobie te waluty poprzemieniam po tym, jak wywalę te wszystkie floreny, które są mi tak bardzo zbędne teraz. No chodźcie gule, chodźcie gule, zaraz się będziemy tu bawili. Tamten się chyba regeneruje teraz. Wydaje mi się, czy igni spowalnia regenerację przeciwnika. Miałoby to sens, że ogień ma wpływ na takie systemy. Już?
Nie mam zielonego pojęcia, jaki zasięg ma to Igni, ale chyba szczerze dupnę sobie jaskółkę, bo robi się ciężko. Muszę bardziej o kłenie myśleć. Jeden cios od takiego gula i naprawdę ja to czuję. Ja tylko lepiej tracić kłena niż tracić życie. Dobra, ogarnięte. Tam były jakieś pierdoły w tej skrzyni, więc może jeszcze nie będę tego kaganka wyciągał. Tutaj mamy kolejnych przeciwników. Dobra, obrońcy wyspy Mysiej Wieży. Zaraz was stąd wydupcę i będziemy mogli sobie porozmawiać o czymś. A, o kłenie mówiłem, ale mi się wytrzymało i skończyła. Cóż, jakiegokolwiek skilla sobie nie wykupiłem teraz w tym drzewku, musiałem na coś punkty wydać. A tak naprawdę wszystko, co tam wykupię, ostatecznie zwiększa mi regenerację wytrzymałości, co też jest w walce ważne. Dobra, ten tutaj bardzo chce się na mnie rzucić, ale nie da rady. Ej, płoniesz? Chyba go nie sięgłem. Dobra, skaczę mu za dupę, czemu te gule są takie głupie? Kompletnie nie ogarniają, co się dzieje. Dobra, wszyscy załatwieni, chyba wszyscy załatwieni. Kaganek! Gdzie teraz znajdziemy jakieś duchy, co? Wolę sobie takim powolnym spacerkiem iść tą ścieżką. Duchy będą pewnie tam, gdzie te chmury, co? Dobrze myślę? No myślę, że dobrze myślę. Let's go! Nie, to muchy, które mnie biją! Halo, to nie są duchy, to muchy! O, takie podobne słowa, ale tak różne rzeczy mi dają. Jedne dają szczęście, drugie dają damage. Won ode mnie! Jakie paskudne gówno. Mógłbym je Igni pewnie spalić, ale nie wiem, czy by to tak dobrze podziałało. Dobra, żadnych duchów tu nie widzę. Zaczynam się frustrować, ale przynajmniej znak sobie odblokowałem. Nie będę musiał zasuwać całej tej drogi na łodzi. Do Kairy też będę mógł ostatecznie wrócić w łatwiejszy sposób. Dobra, duchów żadnych nie ma. Są tylko te cholerne muchy. Trzeba będzie jakoś spalić, ale najpierw ta baba wodna jest do załatwienia. No dobra, o, gówno mnie znowu obrzuciła. Jesus, zaraz muszę czekać. Raz, dwa, trzy, cztery, bąk! Ehej! Okej, baba wodna stanowiła mniejsze zagrożenie niż myślałem, że będzie stanowiła. Tylko te muchy cholerne. Dam radę je tutaj ici-pyci? Dam radę ici-pyci, dobra. Kaganku, kaganku, gdzie tu są te cholerne duchy? Zbadaj wnętrze wieży? No nie, no właśnie nie, nie o to mi chodzi. Olej przeciwko wampirom? Proszę, proszę. Tutaj jeszcze jakaś skrzynka, glify akcji, topory bojowe. Poproszę, poproszę. To są wszystko pieniądze. Cóż, no gdzieś na pewno tutaj się znajdują te cholerne duchy. Pamiętam, że poprzednio udało mi się zlokalizować miejsce, w którym... O, tu zielone! Tu będą duchy, nie muchy. Okej. Pokaż mi, kaganku, prawdę. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Okej. No cóż, wydaje mi się, że pospólstwu nie do końca podobało się to, że sobie to miejsce zamieszkuje szlachta i potencjalnie robi, co się im podoba, ale to takie już akurat standardowe zachowanie. W tej chwili nawet mamy całkiem rozwinięty świat. Ludzie mają trochę większe majątki niż mieli kiedyś. W ogóle mają jakiekolwiek majątki. A nadal sformułowanie, żeby pożyreć bogatych, jest jak najbardziej obecne. Głównie w social mediach i często jako śmieszek, ale nadal. Pożarcie bogatych wydaje się być całkiem rozsądną opcją. Dobra, czy ja gdzieś jeszcze tutaj dam radę w jakiś sensowny, szybki sposób znaleźć te całe duchy, których mogę posłuchać? Dadzą mi lepszy wgląd w sytuację i troszeczkę rozszerzą lore tego wszystkiego, ale... Nie wiem, za bardzo nie widzę. Mój opcjonalny cel dalej jest tutaj aktywny, więc może gdzieś w środku, tutaj naokoło? Kto wie? Zobaczmy. Mam tutaj jakieś, nie wiem, obwarowania. Ewidentnie wygląda, jakby ktoś się tutaj próbował bronić, ale chyba im nie wyszło. Wszystko opuszczone, rozpieprzone. W tych domkach może jakieś skrzynu, nie? Fajne? Tęgę, tęgę. Proszę alchemików, tutaj skrzynia. Pomniejszy glif, siarka. No dobra, nadal pierdoły, ale hej. Czy glify robi się większe glify z mniejszych glifów? Czy może to działa w jakiś kompletnie inny sposób? Bo ja już trochę mam tych małych glifów. Więc zastanawiam się, czy po prostu połączenie trzech mniejszych, tak jak mutageny, nie da mi więcej siły. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Nie wygląda to, szczerze mówiąc, jak otrucie. Zwykle ludzie nie łapią się za głowę, jak są otruci. Chyba że na przykład pod wysokim ciśnieniem zaczyna im z głowy cieknąć jakaś maź. O! Wtedy.
Wtedy to bym zrozumiał trzymanie się za głowę, ale to nie wyglądało na jedną z tych sytuacji. Czy tutaj jeszcze gdzieś są duchy do wysłuchania? Bo chciałbym sobie wysłuchać te wszystkie, ale szczerze, jak tak patrzę na te jedne i drugie, to wydają się one być dość pierdołowate, więc nie będę marnował za dużo czasu. Baba pokonana, wchodzimy na górę. Tutaj będzie prawdziwy sos dopiero. Spadaj wnętrze wieży, plus tu będą kolejne duchy oczywiście, które trzeba będzie posłuchać. Ślady walki. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Dobra, ja sobie mogę ten kaganek wyciągnąć chociażby po to, żeby światło mieć tutaj. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie musisz mi o tym opowiadać. Sorry, babe, ale pisałaś się na tę przygodę. Tutaj, gdzie te duchy? Bardziej w tym miejscu. A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przędziła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko mu śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Dobra, szlachcic, który miał synów oraz córkę, co? Ewidentnie chcieli dorwać wszystkich. Coś napierdala w drzwi! I to nie stary, który mi mówi o 5 nad ranem, żebym przestał w końcu grać. Musiało zginąć wielu ludzi. Geralt, kurwa, nie patrzy na ślady, patrzy na drzwi, które się tajemniczo otwierają. Piwnica! W piwnicy zawsze najciekawsze rzeczy się dzieją. No i kolejne wizje tutaj oczywiście też mamy. Duchowe. No dobra, co poza niezwykle szczegółowym opisem mordowania? Trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. Super pomysł. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska za przodem. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, byku. Oj, nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie. Ewidentnie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchnął. Szczury są przerażająco potężnym gatunkiem zwierząt, naprawdę. One potrafią bezproblemowo pływać i wydaje mi się, że te wszystkie opowieści o tym, że szczur nagle wyłania się z muszli waszego kibla i gryzie was w jaja / srom, nie są wcale aż tak bardzo przekoloryzowane. Ponieważ szczury lubią się poruszać po kanałach, prawie jak wszyscy bohaterowie horroru w dowolnym momencie. Zawsze muszą pojawić się pieprzone kanały. Tak więc, nie, myślę, że lepiej by było spalić takie szczury. Ja sam kiedyś miałem szczura śniadego, takiego ładnego, czarno-białego. Trzymałem go w klatce, super fajny szczurek z niego był. Niestety moja dziecięca nieodpowiedzialność doprowadziła do jego przedwczesnej śmierci, czego sobie nie mogę wybaczyć po dziś dzień. Ale szczury są zajebiste. Takie domowe, które trzymacie w klatkach, są waszymi przyjaciółmi, ale szczury, które są na wolności, które opanowały kanały, które wpieprzają wszystko, co im po prostu trafi przed pysk, to już jest zagrożenie na bardzo wysoką skalę. Nie można odpuszczać szczurom. Dobra, tu mamy zamknięty, idziemy na górę. Mysia wierzą, co przede mną jeszcze skryjesz? Halo? Zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyszywa. Co się kurwa dzieje? Co się dzieje? Tornado misek! What the fuck, man? Dlaczego tutaj się takie pojebane rzeczy... Magia jaka? Co jest? Dlaczego tu jest tornado? Nie mogę go powstrzymać! Talerze, bochenki, chleba, dzbany, jakieś tarcza i deska do krojenia! Ej, jestem naprawdę tym troszeczkę zmierźwiony. Dobra, obejrzyjmy wspomnienia duchu. To już jest lepsze niż to. Zajmij się lepiej wyszywaniem, a nie zrzuć mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Okej, no dobra. Dworni jak Graham. Ja pierdyle! Jak tego nie nazwać? Nie wiem. Domowe jakieś przybory ożyły. To jest najbardziej popierdolona wersja pięknej i bestii, jaką w życiu widziałem. Tylko, że tym razem kieliszki zamiast być ludźmi po prostu tańczą w formie tornada na środku pokoju. Co to jest za glitch? Uwielbiam go. Ale gdybym codziennie rano mi tak jabłka i chleby zadupcały bączki na środku salonu, to nie wiem, czy byłbym przeszczęśliwy. Ard nic nie daje! Rozpieprzam to, próbuję to ściągnąć w róg, a to gówno ciągle wraca na środek.
jedzie w zadane miejsce i kręci się jak normalnie Drift King w Tokyo Drift. Wokół własnej osi. Walczą o pozycję. Tylko jeden może zostać na samym środku. Dobra, koniec patrzenia się na to. Nic tutaj, nic się nie dzieje. Proszę państwa, idziemy dalej. Mamusiu, ale czy ten super tani dom naprawdę nie jest nawiedzony? Nie no, córka, co ty tam pierdolisz? O Boże, tutaj też się to dzieje. To nie jest chyba przypadek. Czy to jest taki masowy glitch? Kurwa, tutaj kolejne garnki tańczą. Pomocy. Nie no, to nie może być przypadek. To nie jest przypadek. Nie no, to jest... Kurwa, nie wiem. Dobra, teraz naprawdę się zastanawiam, czy to jakiś duch w ten sposób daje mi znać o swojej obecności? Chce ze mną porozmawiać, czy dosłownie po prostu garnki zaczęły tańczyć marakasy? Maskarane marakasy? Nie wiem. Ulepszona czarcia purchawa, cyk, cyk, pyk, trochę alkoholi, wszystkie alkohole zbieram. Jak lecie, żeby robić sobie potem alkahesta? A co, w sypialni widać? Tyle złota, bo marakom już się przecie nie przyda. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. To chyba jest gościu, którego to ciało tu tutaj jest. Odezwij się. Jest. O Jezus Maria, nie zobaczyłem tego, bo się wykrzywiłem. Jesus. Geralt? Tyle złota. Dobra, odtwórzmy to w pełni, żeby zobaczyć tę scenkę, żeby nam znaczek zniknął. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Jezus Maria. Panienko Mario, tylko nie tańczące garnki! Dziesiąty poziom. No cóż, ze śmierci tego pleba przynajmniej tyle wyszło, że dostałem level. Czy ja mogę się tutaj dalej wspinać? Mogę się wspinać dalej. Tutaj mamy jakąś półkę, ale chyba poza tym nic ciekawego. Level. Panie dziejaszku, co my tutaj mamy? Mogę sobie kolejnego mutagena tutaj wcisnąć normalnie, nie? Tak więc co bym chciał wcisnąć? Na pewno niebieski albo ten. Dobra, nie mam na razie żadnego fajnego. Więc wciśnijmy sobie tutaj takiego mutagena. Jeżeli chodzi o skille, o, mogę to sobie z powrotem wrzucić, bo nie mam niczego innego ciekawego. Tutaj mam 4 w tym, mam 1 w tym, potem to się wywali. Ale żeby odnawiać sobie cały czas życie, oczywiście skonsumuję sobie co? Surowe mięsko. Let's go, 20 butelek wody, więc to niech mnie w tej chwili leczy. Czy chcę wydawać punkty w tej chwili? Nie, nie mam nawet za bardzo na co, chyba że tam na akcji na przykład. Dobra, Geralt, co my tutaj jeszcze znajdziemy? Poza opętanymi... garnkami? Dobra, tego to niekoniecznie planowałem to robić, dlatego bezpiecznie zejdźmy niżej. O! Cyk, 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 cyk. Węgiel, rudy. Proszę państwa, to jest normalnie mokry sen każdego gracza Minecrafta. Tyle rud zebranych w jednym miejscu. A może gracza Robloxa na serwerze typu Minecraft. Idziemy coraz wyżej. Przeczuwam zwiększenie się intensywności tańczących garnków. Autentycznie. Piękna i bestia, tylko że w Wiedźminie. No to wszystko spada, ja rozumiem, że spada, bo duch na przykład tutaj idzie, jego obecność powoduje poruszanie się przedmiotów, ale do jasnej cholery! One tańczą w nieskończoność! Jak ja pozbędę się tej klątwy, tego ducha, czy co tutaj się znajduje, to obstawiam, że garnki nadal będą tańczyć. Ich taniec będzie wieczny. Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Laboratorium? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. Użyj. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Gdzie jest przejście? Odblokowało się coś? Tutaj z lewej strony? Zadrapania na podłodze, czyli tu są drzwi, co? Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Może przesuwał ścianę od ściany do ściany drugiej. Pociągnąłem za dźwignię. Ktoś tu no kurwa, pociągnąłem za dźwignię. Aha, ty. Może muszę zgasić pochodnię? Od jednej ściany do drugiej. Mam nadzieję, że mój mod w tej chwili nie spowoduje tutaj, że coś, nie wiem, nie działa. Jak to się otwiera? Ewidentnie musi się to jakoś otwierać. Pociągnąłem za dźwignię, ale czy ta dźwignia nie powinna, nie wiem, zamykać, otwierać? To teraz chyba powinno być, wydaje mi się... Czy mój mod coś tutaj psuje? Czy to ma jakby związek z tą pochodnią, która tam jest? Ja muszę coś tutaj aktywować, czy może to już powinno być otwarte? Zdecydowanie, ta ściana to drzwi, ale te drzwi nie chcą się otworzyć. Dobra, muszę zrobić mały research, bo boję się, że to może być wina moda.
Dobra, jestem kasztanem i to takim zgniłym na ziemi, którego nawet dzieci do szkoły nie chcą zabrać. Jest druga dźwignia w tym miejscu. Obie muszą być w dół, to sobie od razu przeczytałem w internecie. Wtedy się drzwi otworzą. Nie ma to żadnego związku z moim modem. Na szczęście. Okej, okay, no dobra. Nawet gdyby miało, to pewnie by otwarcie polegało na zapaleniu pochodni, a ta już była zapalona. Dobra, kaganku, idziemy. Szukamy kolejnych duchów. Laboratorium prawdopodobnie służyło do badania tych wszystkich szczurów, które tutaj krążą. Pewnie są genetycznie zmodyfikowane, potężniejsze. Laboratorium. I to nieźle wyposażone. Bardziej... Badania na chłopach robił, jebaniec. Buty ludu wzgórz, odwar z krabopająka. Fantastyczne ilości odwarów tutaj znajduje. Dzień dobry, Anabel? Wszystko w porządku? Tylko mnie nie wystrasz, bo dam dyla. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! A wyszło jak zwykle. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Ha, ha, ha. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Cóż mogę powiedzieć, no ostatecznie... Co ja chciałem tak właściwie powiedzieć? Nie wiem, może do mnie wróci. Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Zajebiście, no skrzyknij kumpli i lecimy tam napaść na rodzinę mojej dziewczyny. A kto im powiedział, że tutaj pewnie jest dużo żarcia? Zapewne on, kto inny miałby wiedzieć. Ale, Jezus Maria, czy ja znowu zapomniałem, co chciałem powiedzieć? Nie! Cóż, jakiż jest lepszy sposób, kiedy w czasach, kiedy ludzie nie chorują, są super zdrowi, końskie zdrowie, codziennie rano piją wodę z rzeki, tysiące bakterii, ale organizm odporny, no chuj. Trzeba sprzedać lek, to czas wywołać chorobę. I nagle wszyscy się zlatują i co? I uzdrowiciel nagle najważniejsza osoba we wsi. Skrzywdzicie? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... Nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno.
Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? To naprawdę brzmi jak pojebany sposób na śmierć. Szczególnie, że jedną z podobno najgorszych tortur jest tortura ze szczurem, kiedy na delikwenta brzuchu daje się wiadro, a w nim jest szczur. Wiadro podgrzewasz palnikiem, no i szczur szuka drogi wyjścia. Jako, że przez wiadro się nie przegryzie, ma jedną prostą, mięciutką, w kolorze skóry, smaczniutką drogę ucieczki w dół. I szczur zawsze pójdzie w dół. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Słuchaj, no... Ha! Halo, proszę pani! Włamali mi się do domu! Pomocy potrzebuję poli... Dobra, gdzie pani mieszka? Kto się włamał? Ile jest osób? Czy ktoś jeszcze z domu? Zadajesz mi tylko głupie pytania! Jak chcesz, bym cię uratował? Jeb, rozłącza się. A potem w wiadomościach co? No, tak naprawdę naćpana nikt nie atakował. Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Jebaniutka, jaką pozycję ma. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Jeżeli ten cały czarownik dał jej eliksir tak mocny, nasenny, że nie mogę mówić, może kłamie, nie, że wszyscy byli przekonani o jej śmierci, to coś czuję, że jej ukochany również do tego przekonania dołączył i po prostu ją tu zostawił. Chociaż no dlaczego nie zabrałby jej ciała, żeby ją pochować, jeżeli tak ją kochał i myślał, że nie żyje, tylko ją zostawił tutaj. Nie wiem, może szczury zaatakowały, wlały się przez drzwi jak w Plague Tale'u. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Tak się cieszę, że zeszłam już z tej wieży. Sądzę, że klątwa tak, zaplątana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. To dopiero feature. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? No dobra, no!
Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Z tego co pamiętam, to tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane, jakby najlepsze wyjście z tej sytuacji, niż tylko i wyłącznie pochowanie kości. Ale jakby nie chcę tutaj szukać żadnych konkretnych informacji, wolę powiedzmy w toku tego wszystkiego się dowiedzieć, ale... O Jezus Maria, ciała w wielkich zbiornikach! Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Zobaczmy jeszcze, co takiego właśnie tutaj znajdziemy. Kaganka nie zmienię, no nie, a nie, nie, mogę zmienić sobie... Kurwa kaganku, mamy zwykłą pochodnię i to bym chciał teraz wyciągnąć, o! Przyjemnie będzie mi się to wnętrze przeglądało niż noszą... Wiecie, o co chodzi, kurwa. Dziennik czarodzieja Aleksandra. Nigdy nie lubiłem szczurów, nawet jeżeli chodzi o te obsceniczne ogony, tylko ich żywą, niepokojącą inteligencję. Ha! Mówiłem! Ugryzą was w srom! Odłożyłem czarnego szczura do osobnej klapki. Terere, wieśniacy Uczestniczący w badaniach przestali się do mnie odzywać. Nie wiem, czemu ma służyć ta demonstracja, ale tak czy inaczej marnie z ich interlokutorzy. Mój czarny szczur zdechł. Dziś rano znalazłem go zawiniętego w klatce. Mógłby zarazić się przypadkiem, ale podczas sekcji nie odkryłem u niego żadnych zmian chorobowych. No dobra, no, wielki tutaj eksperymentator szczurowy. Czy w twoim laboratorium kryje się coś jeszcze? Kolejny dziennik, ale ten dziennik chyba mi nie mówi nic na temat całej tej klątwy. Tylko na temat tego, jak popieprzone rzeczy w swoim laboratorium robił pan szalony naukowiec. Wejdźmy jeszcze wyżej. Ewidentnie tutaj coś się jeszcze gdzieś może znajdować. Może więcej informacji na temat tej sytuacji. A może po prostu jakieś skrzynie i lucik. Jest tutaj coś ciekawego? Haha, ukryta skrzynia! Jezus, jak wysoko jestem! Ulepszony olej przeciwko przeklętym, gemerski miecz stalowy i wyśmienity olej przeciwko zwierzętom. Ja jebie! Za chwileczkę będę miał najlepszy możliwy olej przeciwko zwierzętom. Już ostatnio jeden zupgrade'owałem, tak więc... No cóż, mam nadzieję, że wszystkie zwierzęta... W klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Wszystkie zwierzęta dwukrotnie przemyślą sprawę, zanim się na mnie rzucą. Skąd zwierzęta mają wiedzieć, że ja mam wyśmienity olej przeciwko nim? Nie wejdę tam na górę, a już myślałem, że tam coś ciekawego może znajdę. Nie chcę, zdecydowanie nie chcę tam wskakiwać. Okej, ludzie, zabierz szczątki Annabelle do Grahama. Zobaczymy w takim razie, jak się to całe zadanie zakończy. Jakie tutaj będą jeszcze wybory do podjęcia i potencjalnie kierunki do obrania, ale na razie nasz cel to Graham. Na sam koniec chciałbym zobaczyć jeszcze, czy tylko te garnki nadal tańczą, ponieważ był to całkiem przerażający aspekt całego tego miejsca. Tutaj były chyba jakieś dwa, ale czy dalej tutaj będą wirowały? W tej chwili nie za bardzo, ale jakie ładne światło rzuca ta pochodnia wszędzie dookoła. Jeszcze ładniejsze pewnie by rzucała na RTX-ie. Ale nie, nie widziałem już nigdzie tutaj tańczących garnków. Chyba, że to nadal nie to piętro? Not sure. Chyba się uspokoiły? No, tutaj były! Dobra, magia przestała działać. To ta jebana duchowica. Ona tym ciągle manipulowała. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek będziecie martwi, będziecie chcieli zwrócić uwagę gościa, wywołajcie tornado przyborów kuchennych. Perfekcyjnie to podziała. Kończmy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. W kolejnym lećmy po kości. Trzymajcie się. Pa, pa.